Hej, cześć, siemano, z tej strony Jabe Dark, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Hardcore USK KF-a, edycja 11, odcinek drugi. Tak, znajdujemy się, zobaczcie gdzie się znajdujemy, w gildii. Jeszcze osobiście sam nie jestem jej członkiem, ale powoli zbieramy sobie teksiki. Na gildię, ja trzeba ich naprawdę bardzo dużo, ponieważ od teraz w tej gildii jest troszeczkę mniej osób, tak to by musiało zbierać 200 diaksów, ale tak to chyba teraz będę potrzebował około 100 iluś tam coś koło tego. Dobra, jak widzicie mam 35 poziom, tak się zastanawiam właśnie, czy zenchantować sobie coś. I tak się zastanawiam, czy by sobie ten mieczyk nie zenchantować. Zaraz wszystko wam opowiem, to będzie taki wstępik na razie, poczekajcie. A za trzecim razem może, niech będzie to takie looting. Jezus Maria. Dobra, tak więc nie ma się co przyjmować, tyle mam dieksików, taki mamy ku i tak dalej, wszystko widzicie, ja będę wcześniej. No i tak. Dlaczego nagrywam sam? Gdzie się znajduję? Pewnie mnóstwo pytań wam się teraz rodzi w głowach. Otóż, potrzebuję jeszcze pochodni trochę, żeby rozjaśnić wam troszeczkę sprawę w kopalni, ponieważ idziemy do kopalni teraz zbierać diaksy. Tak. To będzie taki nudny odcinek z kopalni diaksów. Jabe, co ty wstawiasz? Miałeś pomysły na odcinek z pieprzej. Tak, no nie mam pomysłu na odcinek, ponieważ jak na razie nie mam co nagrywać teoretycznie. Znajdujemy się, jak widzicie, w gildii. W ogóle wam nie pokazałem. Oczywiście wszystkie kordy i tak dalej nie pokażę, ja będę musiał skrupulatnie obejrzeć sobie ten odcinek, żeby to wszystko nie spieprzyć, będę musiał sobie Optifina zgrać na tego i już wiedzieć, jak widzicie, już nie nagrywam na shaderach, tak, bo dostanie się wtedy za to bana i przepraszam bardzo za to, jeżeli ktoś został urażony tym, że nagrywałem ała na shaderach. Tak więc idziemy do kopalni. Nic nie widać, prawda? Bardzo fajnie. Cieszę ci się, mam nadzieję. I tak, znajduję się aktualnie w gildii Rage. Jest to gildia, w której jest liderem jest Shogun. Znany Shogun, tak, mój stary kumpel z 5 edycji. Powiem wam szczerze, że dużo się pozmieniało. Wyobraźcie sobie, że na początku chciałbym może tak podziękować. Podziękowania dla osób, które pomogły mi na starcie. Chciałbym może na początku podziękować samemu pomysłodawcowi, którego nie pamiętam kim on był, ponieważ dużo osób mi mówiło, żebym nagrał na hardkorze. Ale jest osoba, która w szczególności potrzebuje tych podziękowań. I nie pamiętam, sorry, nie pamiętam naprawdę. Nie pamiętam kto mi tego napisał, nie chce mi się zwijać wiadomości. Tak więc... nie chcę mi się zwijać wiadomości odnośnie tego, kto mi zaproponował, kurde, ten głupi serwer. Tak więc napisz w komentarzu, to byłem ja wielkimi literami, żeby wszyscy widzieli. Druga osoba to Ryusaku, który bardzo, ale to bardzo pomógł mi na starcie, dając mi set diaksowy i jakiś taki dobry kill na killofik, bardzo fajne tego, podkę mi dał, tak więc tą podkę pewnie zostawię sobie do końca, niech to będzie znak, że to było od ciebie, Rysiek. Chciałbym też podziękować komu chciałem podziękować? Marciomowi za to, że nie gra ze mną na hardkorze, ponieważ mnie olał. Gdzie się w ogóle znajduje? Tak, Marcio nie gra ze mną na tej edycji. Przepraszam, jadę kaszlał, ale jestem chory. 25 stopni, a jestem chory, mam katar. Nie mam pojęcia, co się stało, ale wysilam się. A, właśnie! Podstawowa formułka, zapomniałem! Przywitajcie YouTube, kurde! O! Yo! Siemano! Nara, elo! Nara! No, siemano. Tak więc, cóż, tak, nagrywamy sobie drugi odcinek. Trzeci odcinek, mam nadzieję, że już będzie z naszą gildią, która z rage'ami, naprawdę Shogunowi chciałbym podziękować za to, że mi przyjął do gildii. Bardzo. Gildia dla widzów, Boże, świetny pomysł, po prostu. Boże święty, genialny. Muszę to zrobić na kolejnej edycji, gildia dla widzów. Kurde, kto chce, to wbija. No i cóż, drugi odcinek, no wiem, troszeczkę nudniejszy, ale no niestety.
Masz teraz shadery włączone? No mam shadery włączone. Kto tam jeszcze coś pisał? Siema Koksie, pozdrawiam YouTube. No, pozdrowienia madley.pl. Kurde, trochę jak live. I szczerze wam powiem, że ja na tym serwerze przez niektóre osoby jestem nazywany legendą, co mnie strasznie, ale to strasznie dziwi. Mój Boże, naprawdę. Masakra jakaś. Co mi wypadło? Chyba żelazo, tak. Niedługo będzie mnie znieść znowu 30 poziom. No sobie ulepszył w sumie klatę. Wiem, że ja możliwe kopię. Wiem, jak się powinno kopać, panowie. Powinno się kopać do przodu i 5 kratek w tamtą, 5 kratek w tą. Tu jest jakieś gówno. Bardzo ładnie ktoś popał, naprawdę 2 na 10. Nie wiem, jak wam się przyjmuje kamerka w tej serii. Piszcie, czy się wam podoba ta kamerka, czy to jest jakieś, nie wiem, gówno totalne, czy to wypieprzyć, czy coś. Nie mam pojęcia. Na klepach możliwe, że nawet będzie kamerka, bo ja mam cały czas ustawioną w jednym miejscu, tak więc nie będzie różnicy. Czy nagrywać będę odbisz. Przepraszam, ale nie będę odpisywał teraz na odcinkach, przykro mi. Ale odpowiadać oczywiście będę. I tak, piszcie, czy chcielibyście kamerkę, czy nie. To dla mnie to jest takie, a może być, a może nie być, wiecie. Nie ma dla mnie to znaczenia. I zauważyłem też, że dużo ludzi tęskniło za moją serią z Hardcora, ponieważ była ona pewną innością, jeżeli mogę tak się wyrazić. Ała, co mnie bije? Aha, ty pieprzniku mnie bijesz. Moja seria z Hardcora to nie były typowe klepy, to nie był jakiś montaż czy coś, to nie... Po prostu to był let's play. I strasznie dużo osób mi to powiedziało, że ja miałem w serii coś takiego wyjątkowego... O, złoto. Miałem coś takiego wyjątkowego, że naprawdę ludzie to lubili i to był właśnie styl prowadzenia jako let's play, a nie jako zwykłego Hardcora. No nie ma miejsca. Jako właśnie i naprawdę jestem zdziwiony. Aż jestem zdziwiony, naprawdę bardzo fajnie się to wszystko złożyło, że ludzie lubią coś takiego u mnie. I jest naprawdę gites, jest naprawdę bardzo fajnie. I mam nadzieję, że wiecie, że pewnie nic nie widzicie. Mam to w dupie, nienawidzę was. Wszyscy mnie piszecie, napisaliście mi nara. I tak, jeszcze muszę uzbierać sobie trochę diaksów. Ostatnio mnie Excel zabił, czy... Nie mogę teraz rozmawiać! Halo? Trochę żeś nie w porę zadzwonił. No nie mogę, chwila, no. Jaki obiad? A co na obiad? No ale powiedz mi, bo ja teraz nagrywam i nie wiem, za jakieś 5 minut będę... Co? No dobra, no ale nie będę jadł na nagraniu. Dobra, już idę, no czekaj, to zaraz wracam. Trzymajcie się, zaraz wrócę z obiadem, zaraz, już idę. Czekajcie, zamknę drzwi. Zaraz wam pokażę, co mam dobrego do jedzenia. Tak, to jest właśnie fajne. Zobaczcie, kurde, co ja mam tutaj dobrego do jedzenia. Gówno widać, JB. To jest, to są kopytka w sosie, nie wiem, bolońskim? Można by to tak nazwać, z warzywami jakimiś, z marchewką i coś tam jeszcze. Tak więc logujemy się na Hardcora z powrotem. Ale skitu, dobre. Musicie sobie zrobić kiedyś takie kopytka w sosie bolońskim, naprawdę. Pychota, naprawdę, nawet nie wiecie co tracicie, jeżeli tego nie jedliście. Dobra, teraz skręcamy troszeczkę sobie w prawo. Zmęczyłem się, ty grubasie, biegłeś po schodach, ty pieprzony grubasie. Otóż chciałbym jeszcze wam powiedzieć pewną informację, ponieważ zostałem już zabity oficjalnie raz przez Exesta, który pomylił mnie. Pomimo tego, że była nawet informacja na TS-ie, żeby nie zabijać Jeep Darka, bo jest z naszej gildii, bo jeszcze nie mam diaksów na gildię, to... niestety, kopałem sobie diaksy nagle, pyk, z tyłu ktoś mnie zabija. Długo się ze mną nie klepał, szczerze mówiąc, bo ja nie miałem pełnej proty. Miałem tylko prot 4 na budkach.
Coś tam jeszcze wjebnąłem ze swojego mieczyka, szarpne strójki, ale no niestety. Został on teraz oficjalnie, przepraszam, zabity. Tak więc został też wypieprzony z gildii. Miał mi oddać prawie całego seta Prot 4, ale no niestety musieli debile Pawę z Szogunem. Dziękuję bardzo, przez was teraz nie mam... O, proszę bardzo. Niestety nie mam tego. Czy to jest, kurde, patrzcie, czekaj. Czy to jest złoże z 6, tak? To jest złoże z 6. Nie, z 5. No dobra, ale wykupimy sobie go z Silk Touchem, ponieważ ktoś tam na pewno będzie miał... ktoś tam na pewno będzie miał fortunkę. Miałem fortunkę, nawet 2 kilowki miałem z fortunki, no ale niestety musiał mnie ktoś zabić i musiał ktoś zabić Exesta, żeby po prostu ja niczego nie dostał. Po prostu geniusze. No i cóż, jedyne co mi tak nie za bardzo odpowiada w tej gildii to jest atmosfera. Paweł z wszystkich gnoi, mimo że wszyscy jego też gnoją. I chyba to, nie wiem, jakaś taka w sensie, że jest mało pomocy w tej gildii, nie wiem, tak mi się wydaje, że jest strasznie mało pomocy na ta gildia, że gdy ja na przykład chciałem jakiejś pomocy, że słuchajcie, mam ten problem, gdzie co jest, co tamto, gdzie co jest i tak dalej, to wszyscy, weź się zamknij człowieku i tak dalej, no. Ale nie, niektórzy naprawdę też są sympatyczni, na przykład bracia Precelki, ja ich tak nazywam, którzy grają sobie... The fuck? Płyty. Dobra, skręcamy sobie gdzieś tutaj. Którzy są braćmi, bracia Precelki, jak sama nazwa wskazuje. Siedzą obok siebie i grają razem w jednej gildii na hardkorze, tak więc... Jeszcze na górze u nich siostra siedzi, więc to też jest fajne. Fajny motyw. Szczególnie bardzo ich pozdrawiam, naprawdę sympatyczni ludzie. Szogun jak to Szogun? Szogun zawsze był taki. Wyobraźcie sobie, że Skalper chyba teraz gra jeszcze na hardkorze. Ostatnio właśnie mnóstwo osób starych ze starej ekipy nagrywa, tylko jedynie nie wiem co się dzieje z Wartazem. Rysiek do tej pory, Marcią to pała. Piszcie w komentarzach i... No i cóż. Adaś. Odnośnie Adasia. A pamiętacie Adasia? On był z Goldów. Przyjęli nas z otwartymi ramionami, gdy mieliśmy problemy. Czekajcie, bo ja się zgubię, kurde, później. Muszę wróćmy troszeczkę. Mieliśmy problemy z na gildią i przyjęli nas z otwartymi ramionami. Wyobraźcie sobie, że teraz Adaś jest administratorem serwera SKKF Hardcore. Tak więc jestem w chuj zdziwiony, że tak się potoczyły sprawy. Naprawdę jestem, no może zdziwiony, jestem zaskoczony pozytywnie, naprawdę. Adaś, jeżeli to oglądasz, to zapraszaj mnie na Skype'a, bo kurde, chcę się o wszystko wypytać ciebie. Chyba mam potężnego laga, tak mi się wydaje. Ale taką miałem nadzieję, no, że może się jednak uda. Czekajcie, bo ja się zaraz zgubię, muszę do fosy trafić. A, chyba... Nie, to nie tutaj. A nie, tutaj chyba. A, tam zaraz zobaczymy! Wrócimy, zobaczymy. Nie no, tędy, bo to jest mój styl kopania raczej. Pewnie inni mają różne style kopania, szczerze mówiąc stosuję ten typ. Czasami jak się wkurwię, to po prostu kopię już jak popadnie, bo mam dosyć. Pewnie nic nie widzicie teraz, ale mam to gdzieś. Ponieważ jesteście wrednymi chujami, nie dajecie ładnie łapy w górę. I cóż, miałem... Fajny secik, taki w miarę fajny, szarpne strójkę mieczyk, no i niestety wyszło jak wyszło, udupili mnie poprzez pomyłkę i... No i teraz muszę zbierać wszystko od początku, jeszcze straciłem diaksy, tak więc... Chujowo... Ja cię chuj. Dobra, tak więc jesteśmy już, fosa chyba praktycznie cała jest z tego, bo ludzie... Czekajcie, zaraz sobie sprawdzimy, czy oni wykopali całą fosę. Tak, całą fosę zrobili, nice. W jedną noc zrobili całą fosę. Paweł wszystkich poganią, dawajcie, ziomki, robimy nockę, zarywamy nockę, kurde, i trzeba to zrobić, bo kurde, inaczej nie tego. Tam chyba ktoś... Był taki warunek, postawił Szogun, że ci, którzy pomogą wykopać całą fosę, nie będą musieli obsa do końca życia wykopywać, co oczywiście będzie pewnie główną prawdą, znając Szoguna. Ale cóż, to zgodzili się, okej.
Czy wypadł mi teraz Emerald, czy Diax? Nie wiem, nie mam pojęcia, w dupie to mam w sumie. No i cóż. Tak się mniej więcej zaczyna. Pamiętajcie, nie skończyłem hardcora, jeszcze gram, jeszcze mi się nie znudziło. I planujemy, dla tych, którzy nie wiedzą, planujemy serwer Minecraft Land, którąś tam edycję. Już nawet nie liczę. W sumie chodźmy sobie zenchantować klatę, mam to w dupie, że tego. I tak będziemy musiał sobie zenchantować. To się przykopmy przynajmniej przez coś. O Jezu, ten kaszel mnie rozwali kiedyś. Może teraz znajdziemy diaksy. Nie znaleźliśmy. Dobra, dupa. Ale chodźmy sobie zenchantować klatę. I cóż, nie zakończyłem hardcora. Cały czas nagrywam, tak więc jest gites. Czekajcie, gdzie był ten enchant? Chyba gdzieś tam. Cały czas nagrywam, cały czas gram, jeszcze mi się nie znudził. Planujemy MC Landa, którąś tam edycję, ale to jeszcze zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dobra, uwaga. Czekajcie, wypieprzę sobie te niepotrzebne w sumie przedmiotki. Niestety książek jeszcze nie można enchantować, nawet już walić w sumie te enchanty. Ale ktoś mi, kurde, będzie wisiał naprawdę... Naprawdę ktoś mi będzie musiał wisieć kawałek diaksów, bo kurde... Nie wyrobię! Z tymi diaksami jest ich tak ciężko teraz znaleźć. Dobra, za trzecim? Nie, za pierwszym. Nienawidzę hardcora, kurde! Ale gówno, po prostu, ale gówno! Już rozumiem, brodkę z torncami, okej! Okay. Blast, kurna, fire protection, torz 2, breaking 3... Tak, dzięki hardkorze, że mnie uwielbiasz. No i cóż, czekajcie, schowam sobie te diaksy i tak dalej, wszystko. Pewnie się teraz zastanawiam, nie wiem, czy to jest pokój, ale wypierdala wszystko do jego pokoju, a jebać. Na koksa już mam, tylko muszę teraz jabłko sobie znaleźć. Nie wiem, czy ktoś mi da jabłko, czy jak to wszystko wygląda właśnie z jabłkami, jeszcze się nawet nie pytałem. Na koksa już mam. Refów w sumie nie wiem, czy się jak na razie opłaca robić. Ale mniej więcej gildia fajnie wygląda, jest gites, naprawdę jest chilloutowo na łazarskim rejonie. No i cóż, to był drugi odcinek, taki troszeczkę pogadankowy, trzeci już będzie taki bardziej z ekipą, że tak powiem. I cóż, 438 ranku, nice. No i cóż, to był drugi odcinek z serii Hardcore. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Dawajcie lajki w górę, naprawdę seria może się udać. Może wrócimy do tej starej, starych czasów, kiedy Hardcore to był jeszcze let's playem, a nie serwerem, na którym się wszyscy klepali i robili filmy, klepy. Tak więc dawajcie znaki, że jesteście ze mną i do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z serii Hardcore. Tak. Mimo, że ja z hardcorem nie jestem. A, może mi czasami potem spotkać na Highplayu. Tam się tłukę z różnymi graczami. Tak więc ćwiczę sobie, żeby nie było, że jestem jakiś żółtodziowa. Tak więc do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Piszcie swoje opinie na temat odcinka. Na razie.